Witajcie, fajnie, Age of Empires. Dzisiaj jesteśmy na Witkowej Górze. Za mną pomnik Jana Žižky. Przyjechałem sobie do Pragi na urlop i wpadł mi pewien pomysł. Mówię, gram w te kampanie, przechodzę je. Dlaczego by nie nagrać takiej serii tropem Age of Empires? Kampania Jana Žižky została wprowadzona wraz z dodatkiem Dawn of the Dukes. Składa się z 6 scenariuszy, a my skupimy się tylko na 5 z nich, pomijając drugi, którego akcja rozgrywa się w Polsce podczas bitwy pod Grunwaldem. Zostanie on omówiony w filmie dotyczącym kampanii z Jadwigą. W serii tej chcę skupić się na ocenie każdego ze scenariuszy pod względem zgodności ze znalezionymi informacjami historycznymi. Ocenię także zgodność odwzorowania mapy i terenów zaprezentowanych w grze, uwzględniając punkty takie jak rzeki, wzniesienia czy usytuowanie charakterystycznych budynków architektonicznych. Sprawdzimy, czy sojusznicy, gracze neutralni i przeciwnicy, z którymi będziemy się zmagać, mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy twórcom Age of Empires udało się przenieść nas do średniowiecznych wydarzeń, pozostając wiernym znanym faktom historycznym? Postaramy się to sprawdzić w najbliższych kilku minutach. No to startujemy! Pierwszy scenariusz o tytule Jednooki Wędrowiec opowiada o wczesnej aktywności Jana Žižky jako bandyty i płatnego najemnika. Scenariusz bazuje na konflikcie naszego protagonisty z Henrykiem III Rosenbergiem. Aby zrozumieć kontekst historyczny, zacznijmy od początku i sprawdźmy informacje z wprowadzenia do scenariusza. Dowiadujemy się, że Jana zwą Žižką z powodu oka, które stracił w młodości. Szukając potwierdzenia tego stwierdzenia, natknąłem się na podsumowanie wyników badań antropologicznych, które przeprowadzono prawdopodobnie na szczątkach Jana Žižky. Potwierdzają one fakt, że badany mężczyzna stracił lewe oko w wieku od 10 do 12 lat od uderzenia kordelasem w twarz. Jest to broń przypominająca długi nóż stosowana od XV wieku przez piechotę. Była ona również bardzo często wykorzystywana przez myśliwych w celu dobicia zwierzyny podczas polowań. Mimo że możemy jedynie domniemać, że badane kości należały do Jana Žižky, to klasyfikuje tą informację jako prawdziwą. Kolejna scena wprowadzenia do scenariusza opowiada o spędzeniu większości młodego życia przez naszego bohatera w majątku zlokalizowanym w miejscowości Trocnow. Gdy ziemia przeszła w posiadanie Jana, ten postanowił ją sprzedać i wyruszyć do Pragi. Skonfrontujmy to z oficjalnym przekazem historycznym, z którego dowiadujemy się, że w roku 1381 Žižka zostaje wymieniony w dokumentach dotyczących spadku majątków Trocnow. Mamy także drugi dokument z roku 1384, który wspomina o Katerinie, żonie Johansena Žižka. Potwierdza on, że bohater sprzedał pole, które nabył od Katariny jako posag. Podsumowując, mamy dwa oficjalne wspomnienia o majątku Trocnow w dokumentacji z roku 1381 i 1384 roku i są one powiązane z Žižką. Klasyfikuje więc informacje ze scenariusza jako zgodne z historią. Kolejna scena relacjonuje aktualną sytuację w Czechach. Opisuje ona kłótnie magnatów i cierpienie zwykłych ludzi. Historyk František Smahel opisuje rozkwit bandyckich procederów w południowych Czechach, które spowodowane były ciągłym wzrostem majątków bogatego rodu Rosenbergów, a także osób duchownych. Jednocześnie widoczne były zadłużenie szlachty, obniżenie stopy życiowej lokalnej ludności i chęć posiadania przez nich ziemi na własność. Twórcy Age of Empires 2 po raz kolejny przedstawili fakty, więc klasyfikuje tę scenę jako zgodną z historią. Kolejna scena z wprowadzenia do scenariusza opowiada o podstępnym i ukrytym Henryku z Rosenberga i utworzeniu pod jego dowództwem ugrupowania szlachty zwanego Jednotą Pańską, która pozbawiła tronu ówczesnego władcy Czech, króla Wacława. Fakty historyczne poświadczają, że Henryk III był burgrabią na Zamku Praskim w latach 1396-1398 oraz od roku 1400 do 1403. Był jednym z głównych członków Jednoty Pańskiej i brał udział w schwytaniu króla Wacława IV pierwszy raz w roku 1394 i drugi raz w roku 1402. Historia zaprezentowana we wprowadzeniu do scenariusza jest jak najbardziej poprawna. Wróćmy do gry i przyjrzyjmy się liczbie graczy, którzy zostali uwzględnieni w tym scenariuszu. Zacznijmy od gracza o kolorze szarym, z którym od początku mamy stosunki neutralne, czyli czeskich chłopów. Posiadają oni jedynie budynki gospodarcze i nie mają armii.
Henryk z Rosenberga to wróg koloru zielonego, reprezentowany przez frakcję czeską. Posiada on ufortyfikowany zamek w pobliżu rzeki oraz kilka budynków militarnych wewnątrz murów miasta na południu mapy. W terenie możemy napotkać patrole złożone głównie z pikinierów i kuszników oraz towarzyszącym im pojedynczym skorpionom. Siły rosenberskie to wróg koloru pomarańczowego, reprezentowany jako Czesi. Nie posiadają oni własnych budynków, natomiast sprawują patrole we wszystkich wioskach gracza szarego, czyli czeskich chłopów. Garnizony pilnujące wiosek różnią się od siebie wielkością i rodzajem jednostek, jednak warto zaznaczyć, że nie spotkamy wśród nich żadnych unikalnych oddziałów. Dodatkowo cyklicznie dostarczają zaopatrzenie do zamku Rosenberg w asyście kawalerzystów i kawalerii z łukami. Ostatnim przeciwnikiem koloru żółtego jest jednota pańska reprezentowana przez frakcję Teutonów. Posiadają dwie stajnie i dwoje koszar na terenie zamku Rosenberg. Dokonują oni cyklicznych napadów na miejsce, z którego rozpoczynamy scenariusz, przy użyciu lekkiej kawalerii, rycerzy i zbrojnej piechoty. Przyjrzyjmy się teraz mapie i ukształtowaniu terenu. Jest to mapa obfita w rzeki i liczne ich odnogi. Mamy sporo terenów trawiastych i lasów. Punktem charakterystycznym jest bez wątpienia zamek Rosenberg. Nie trwało to długo, żebym mógł go zlokalizować na rzeczywistych mapach, ponieważ zachował się on w stanie bardzo dobrym do dnia dzisiejszego. Zamek zlokalizowany jest w południowych Czechach, co świetnie widać na mapach Google. Gdy zbliżymy nieco mapę, zobaczymy charakterystyczny meander rzeczny, który świetnie został oddany w scenariuszu. Na wyrazy uznania zasługuje także uwzględnienie grze wieży obserwacyjnej, która przetrwała do dnia dzisiejszego i po zdjęciach wynika, że jest w trakcie renowacji. Zlokalizowana jest ona w północnej części kompleksu zamkowego. Przyjrzyjmy się celom drugorzędnym. Czy nawiązują one do prawdziwych wydarzeń historycznych? Pierwszy z nich to podbijanie lokalnych osad i niszczenie budynków gospodarczych w celu pozyskania zgromadzonych tam zasobów. Jak już wspominałem, omawiając wstęp do tego scenariusza, w południowej części Czech rozkwitał bandytyzm spowodowany wzrostem majątku Rosenbergu, zadłużaniu się ludności i jej pauperyzacji, o którym wspominał historyk Franciszek Smachel. Drugi z celów drugorzędnych nawiązuje do rabunków konwojów z zaopatrzeniem. Zmierzają one z kierunku północnego i zachodniego bezpośrednio do zamku Rosenberg przy eskorcie kawalerzystów i kawalerii z łukami. Po pokonaniu wozu transportowego pozyskujemy cenne zasoby, które ułatwią nam dalsze zmagania, a mogą być użyte chociażby do ulepszeń pancerzy naszych jednostek. Odwołując się do wydarzeń historycznych, mamy również wspomnienie o tym, że bandyci napadali na kupców i inne osoby podróżujące południowo-czeskimi szlakami. Žižka brał udział w tych nalotach i co najmniej jednym zabójstwie mężczyzny należącego do kohorty Henryka z Rosenberga. Czyli wydarzenia w grze przedstawione są jak najbardziej poprawnie. Ostatni cel drugorzędny to zgromadzenie 20 krów w okolicy pastwisk znajdujących się na północy od miejsca, w którym rozpoczynaliśmy nasze zmagania. Jest on dość błahy i myślę, że został dodany w celu urozmaicenia gry, a nie oddaniu faktycznego stanu historii. Warto wspomnieć, że daje on wsparcie w postaci dodatkowego jedzenia, które może być spożytkowane chociażby do zwerbowania nowych najemników. Głównym celem jest zburzenie zamku Rosenberg. Jednak nie jest to takie proste, gdyż nasza startowa osada posiada tylko jeden warsztat oblężniczy i jest on stosunkowo sporo oddalony od samego zamku. Jeśli zajmiemy się wykonywaniem zadań i zapomnimy o obronie naszej bazy, to siły jednoty pańskiej mogą zniszczyć ów budynek, a wtedy będziemy zmuszeni do znalezienia innego rozwiązania. W południowej części mapy znajduje się porzucony warsztat oblężniczy. Tutaj również należy zachować ostrożność. Jeśli przejmiemy warsztat oblężniczy zbyt szybko, a nie będziemy mieli dostatecznie dużo żołnierzy, by go obronić, może on zostać szybko zniszczony, kolejnego już niestety nie będzie. Po zburzeniu zamku Rosenberg kończy się scenariusz, a my przechodzimy do scen podsumowujących i dowiadujemy się, co działo się dalej. Przechodzimy do zamknięcia scenariusza, z którego dowiadujemy się, że niszczenie majątków osób, które wcześniej odebrali dobytek Žižce, sprawiło mu dziwną satysfakcję. Możemy to odnieść do historii, która przedstawia naszego bohatera i po części usprawiedliwia jego postępowanie, a mówi ona o walce z niesprawiedliwością i sprzeciwie w stosunku do praktyk, w których Žižka stracił część swojego majątku, co było w tamtych czasach dość częstą praktyką. Zakończenie scenariusza wspomina także o obróceniu twierdzy Rosenberg w dymiące zgliszcza. Po odszukaniu zamku na aktualnych mapach i zapoznaniu się z jego historią, nie znalazłem wzmianek o tym, że w tych latach został on zburzony.
Mamy jedynie informacje o podbiciu zamku w 1433 roku w trakcie wojen husyckich, a więc długo po wydarzeniach przedstawionych w aktualnie omawianym scenariuszu. Historia wspomina jedynie o przygotowaniu Żyżki do zdobycia zamku Hus koło Prachatnic, które oddalone są od zamku Rosenberg o około 60 km na północny zachód. Nie sądzę, żeby tak znaczące wydarzenie jak zburzenie zamku było przemilczane, a w zamian wyeksponowane przejęcie go przez husytów. Dlatego klasyfikuję informację o zniszczeniu jako nieprawdziwą, stworzoną na potrzeby scenariusza. Kolejna scena opowiada o wzięciu do niewoli kompanii najemników dowodzonych przez rodzonego brata Żyżki. Schwytani najemnicy zostali straceni, ponieważ nie chcieli wydać pozostałych grup grasujących na wolności. Nie znalazłem nigdzie informacji o tym, żeby Żyżka miał brata. A tym bardziej, żeby ten brat dowodził jakąkolwiek kompanią najemników. Mamy natomiast informację, że Żyżka dołącza do bandyckiej kompanii człowieka zwanego jako Matej. Z księgi egzekucyjnej Rosenberga dowiadujemy się o dwóch wpisach. Jeden z nich to zeznanie niejakiego Piwki, a drugi to wyznanie samego Macieja, który trafił w 1409 roku do katowni w czeskich Budziejowicach. Ostatnia scena opowiada o schwytaniu Jana Żyżki, zakuciu w kajdan i wtrąceniu do celi przez jego lekkomyślność, gdzie czekać ma na ostateczny wyrok. Z zapisków z roku 1410 dowiadujemy się, że Zygmunt Skuperga zeznawał przeciwko poszczególnym członkom grupy Jana Sokola z Lamberka. Według niego Rosak, Paleciek, Żyżka, Siśka i Jan Wielki okradli dwóch mieszczan z miasta Igławy. Nazwisko Żyżka pojawia się ponownie tylko na długiej liście oskarżeń, gdzie jest wyraźnie napisane, że są od Sokoła. Nie mogłem znaleźć informacji o uwięzieniu naszego bohatera, natomiast znalazłem informację o zakończeniu konfliktu Żyżki z miastem Budejowice 25 kwietnia 1409 roku i ułaskawienie go 27 czerwca przez króla Wacława.